Halo, co jest? Gdzie jest światło? Panie realizatorze, słychać mnie w ogóle, czy mam dalej mówić? A, już naprawione, okej. Korzystam z nowej serii na moim kanale, która polega na omówieniu najciekawszych spotkań, które pominąłem w trakcie weekendu. Głównie z braku czasu. I dziś maszyna losująca, a w sumie tak naprawdę żadna maszyna losująca, a mój wybór, padł na mecz Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin, którego brak omówienia naprawdę mocno mnie denerwował. Częstochowianie wygrali to spotkanie 4 do 0 i nie pamiętam, kiedy ostatnio na tym kanale byłem tak pewny siebie, mówiąc, że gospodarzom w 100% należały się te 3 punkty. Praktycznie całkowita dominacja w meczu, umiejętność wykorzystywania ewidentnych błędów w defensywie rywala i próby, czasem oczywiście nieudolne, efektownego wykończenia akcji. Uważam, że po stronie Rakowa Częstochowa wielu zawodników zagrało w tym spotkaniu na naprawdę ponadprzeciętnym poziomie. W sumie cały czas bije się w głowie z myślami, czy nie wyróżnić praktycznie całej jedenastki częstochowian plus kilku zmienników. Ivi Lopez. Dwie bramki. W sumie prawie trzy. Efektowne strzały. Ponadto wielokrotne groźne uderzenia z rzutów wolnych. Ale no kurde, paradoksalnie największe wrażenie zrobiło na mnie to trafienie nieuznane przez sędziego. Zadowolony jesteś? Pewnie. Bo sposób, w jaki Iwan oddał strzał, był naprawdę genialny. Kotem tych zawodów był również Gutkowskis. Pewny gol, asysta oraz inne przytomne zagrania. Przy okazji to on popisał się dość ekwilibrystyczną próbą przewrotki w tym spotkaniu, która oczywiście znalazła się na moim chyba ostatnio ulubionym kanale na YouTubie, Asyst Ekstraklasy. Przy okazji Papa Nikolał, genialna asysta i genialne odbiory. To samo Niewulis, który w pierwszej połowie znalazł się raz nawet przy akcji ofensywnej, oraz Arsenić. Świetny Ben Lederman, bo te jego zagrania prostopadłe to jest coś pięknego do oglądania. Ponadto to, jak mija rywali w środku boiska z piłką, to jest też miód dla oczu. Kun, Sturgeon, Poletanowicz super, z tym, że Poletanowicz w dodatku jeszcze trafił bramkę z karnego w ostatnich minutach tych zawodów. I uważam, że Raków genialnie zareagował na swoje ostatnie, nieco słabsze występy, ale umówmy się, że ich rywal zagrał w sposób dość mocno przygnębiający, głównie dla swoich fanów. Naprawdę nie czaję, o co chodzi Zagłębiu Lubin. Pamiętam, że po meczu z Wartą Poznań ten zespół tracił kilka punktów straty do lidera, a dzisiaj znajdują się na zupełnie innym biegunie w tabeli. I co najgorsze, w pełni zasłużenie, bo oglądanie występów Lubinian no nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jakie można wykonać w danym dniu. Przede wszystkim koszmarna postawa w defensywie. Potężne luki w ustawieniu, co naprawdę skrzętnie i bardzo konsekwentnie wykorzystywali w tym meczu częstochowianie. Kolejna czerwona kartka Panticia, bo chciałbym przypomnieć, że w Mielcu również ją otrzymał. Zero celnych strzałów na bramkę przez cały mecz. Brak lidera w zespole. I naprawdę wysoka porażka, która, powiem szczerze, że trochę mnie boli. Bo kolejny sezon z rzędu Zagłębie Lubin nie wykorzystuje ewidentnego potencjału, jaki jest w tym klubie. I w sumie najbardziej to szkoda kibiców. Po tym spotkaniu zespół z Częstochowy zajmuje czwarte miejsce z 29 punktami, jednak warto pamiętać, że mają jeszcze jeden mecz zaległy. A Zagłębie Lubin 14 z 17 i też w sumie warto pamiętać, że Lubinianie mają jeszcze jedno spotkanie do rozegrania. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ chciałbym do końca tego roku może zdobyć 4000 widzów. Zapraszam na Instagrama Tradaj, bo sporo z was mnie ostatnio zaobserwowało tam. I zapraszam na Facebooka Tradaj, ponieważ tam publikuję inne treści związane z Ekstraklasą, które nie są jakby materiałem na film. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Już od jutra mamy puchar.